W tym filmie opowiem Wam, co to jest pochodna funkcji. Ale zanim do tego dojdę, to zacznę od pewnego powtórzenia dotyczącego wiadomości o funkcji liniowej, czy też pewnego uporządkowania. Powiedzmy, że mam wykres funkcji liniowej, który wygląda jakoś tak. Jest funkcja liniowa i wzór tej funkcji jest f od x równa się a razy x dodać b. No i jaka jest interpretacja tych współczynników, które tutaj mamy? Współczynnik B to nam mówi, w którym punkcie prosta przecina oś Y. To znaczy, wstawiamy X równe 0, no to dostajemy ten współczynnik B, który mówi, o ile ta prosta jest przesunięta względem początku ładu służennych. Natomiast współczynnik A, jak na pewno wiecie, to jest współczynnik kierunkowy, czyli on mówi, jak jest nachylenie tej prostej. Czyli ten współczynnik A, który tutaj nas będzie... Przede wszystkim interesował. Mówi jakie jest nachylenie, jakie jest nachylenie tej prostej. No dobrze, no to powiedzmy, że mamy jakieś takie zadanie, że ktoś nam powiedział, że nasza prosta przechodzi przez jakieś dwa punkty. Podał nam współrzędne tych dwóch punktów. Czyli tutaj mamy jeden punkt, który ma współrzędne x1, f od x1 i mamy jakiś inny punkt, który ma współrzędne x2, i tutaj jest jakieś f od x 2. No i teraz ktoś nas pyta, jakie jest nachylenie tej prostej, jeżeli mamy dane jakieś dwa punkty, przez które ona przechodzi. No można to zrobić w ten sposób, że wstawić wartości i argumenty dwa razy do tego równania i dostaniemy układ równań go rozwiązać, znaleźć współczynniki a i b. Ale jeżeli interesuje nas tylko współczynnik a, tylko to nachylenie, to można to obliczyć bezpośrednio od razu jako pewien stosunek w stosunek takich dwóch przyrostów. Przyrostu wartości funkcji. Mogę tutaj również tylko zaznaczyć, bo to jest dokładnie ten sam odcinek, który nazwę delta Y. Czyli o ile wzrosły wartości funkcji wtedy, kiedy argumenty zmieniły się o delta X, czyli ten odcinek sobie nazwę delta X. Delta X. No i widzimy, że delta y to jest nic innego jak różnica wartości. Czyli tutaj będę miał f od x2 odjąć f od x1. Akurat tak wybrałem, żeby odejmować od większej wartości mniejszą, ale to nie ma żadnego znaczenia. Mógłbym odejmować w odwrotnej kolejności, ale wtedy w mianowniku też musiałbym odejmować w odwrotnej kolejności. No i dostałbym przeciwny wynik w liczniku, przeciwny w mianowniku i te minusy by się skróciły, wyszłoby na to samo. Czyli to jest wszystko jedno, który od którego odejmuję, byle tę samą kolejność zachować w liczniku i w mianowniku. To znaczy tu są współrzędne jednego punktu, a tu są współrzędne drugiego punktu. Jeżeli współrzędne pierwszego punktu są z plusem, to obie, a współrzędne drugiego punktu są wtedy obie z minusem. Tego nie wolno nam pomylić. No i teraz mamy współczynnik kierunkowy, który jest po prostu stosunkiem, Długości tych dwóch odcinków. Można by powiedzieć, że to jest tangens tego kąta, który tutaj mogę sobie narysować w tym miejscu, no bo to jest po prostu stosunek tego do tego. No i współczynnik kierunkowy, no to jest tangens nachylenia tego kąta. To na pewno wiecie, uczyliście się tego przy okazji funkcji liniowej, właśnie. No dobrze, no to to mamy nachylenie funkcji liniowej. No i to nachylenie jest stałe, niezależne od tego, Jakie dwa punkty na tym wykresie byśmy wybrali? Jeżeli weźmy dwa dowolne punkty na wykresie tej funkcji i obliczymy dla nich stosunek delta y do delta x, to dostaniemy zawsze tę samą liczbę. No bo to nachylenie jest stałe, to jest linia prosta. Inaczej jest, kiedy zastanawiamy się nad nachyleniem funkcji, która nie jest funkcją liniową. Weźmy sobie na przykład wykres funkcji x kwadrat. f od x równa się x kwadrat. No to wykres tej funkcji wygląda mniej więcej tak. No, trochę krzywo, ale powiedzmy, że może być. No i teraz możemy się zastanawiać, jakie jest nachylenie tej krzywej, która jest wykresem tej funkcji w jakimś punkcie. No to w ogóle, co to znaczy nachylenie krzywej? No, nachylenie krzywej definiuje się w ten sposób, że bierzemy jakiś punkt i rysujemy styczną do wykresu w tym punkcie. Co to jest styczna, to myślę, że mniej więcej intuicyjnie dobrze rozumiecie. No i na razie tutaj na tych intuicjach bym się chciał opierać. Do ścisłych definicji dojdziemy, dojdziemy trochę później. Czyli mamy tutaj styczną do wykresu w tym punkcie, no i nachylenie takiej krzywej, no to jest to samo co nachylenie tej stycznej. Możemy to traktować jako definicję, że nachylenie stycznej do krzywej mówi, jakie jest nachylenie tej krzywej w danym punkcie, że to są tożsame pojęcia. No ale zauważcie teraz, że to nachylenie będzie inne. W każdym punkcie dla tej konkretnej funkcji. Na przykład, jak wezmę styczną w tym punkcie, to to nachylenie będzie tej stycznej inne niż w tym punkcie, który był wcześniej. Jeżeli wezmę sobie punkt tutaj, no to tutaj nachylenie będzie zero. Ta styczna będzie tutaj zupełnie pozioma. Jak wezmę sobie jakiś punkt tutaj, no to to nachylenie będzie ujemne. No i właśnie to, jak jest nachylenie stycznej do wykresu funkcji. To jest w zasadzie to, o czym mówi nam pochodna funkcji w tym punkcie. I zaraz do tego dojdziemy. Zastanówmy się teraz, jak obliczyć nachylenie stycznej do wykresu funkcji. Może narysujemy sobie tutaj w takim razie ten wykres jeszcze raz. Weźmiemy sobie jeszcze raz wykres funkcji x kwadrat, który wygląda mniej więcej tak. No, powiedzmy. Że to przypomina wykres funkcji x2. No i teraz będę chciał obliczyć nachylenie stycznej w jakimś konkretnym punkcie. Powiedzmy, że to jest punkt x0. No i tutaj mam ten punkt x0. Wartość funkcji w tym punkcie to jest jakieś f od x0. No i nie umiem obliczyć nachylenia stycznej na razie, więc zacznę od czegoś, co umiem obliczyć. Mianowicie mogę sobie wziąć jakiś inny punkt na wykresie tej funkcji, którego współrzędne oznaczę x0 plus h, czyli do x0 dodaję jakiś przyrost, który oznaczam jako h. No i to będzie jakiś inny punkt na wykresie tej funkcji. I tutaj wartość w tym punkcie będzie f od x0 dodać h. No i teraz nie umiem znaleźć równania stycznej, ale umiem znaleźć równanie siecznej, no bo jak teraz sobie narysuję sieczną, czyli taką prostą, która przechodzi przez te dwa punkty. No i teraz współczynnik kierunkowy dla tej prostej, to ja umiem obliczyć. No to będzie po prostu delta y przez delta x, tak jak było tutaj w poprzednim przykładzie. No i to będzie różnica wartości, czyli od f od x0 dodać h, ja muszę odjąć f od x0, no i to muszę podzielić przez x0 dodać h, odjąć x0. Dokładnie to samo, co tutaj było, robię dla tych dwóch punktów, które tutaj mam. One mają współrzędne, które po prostu trochę inaczej oznaczyłem niż w tym poprzednim przykładzie. No i tutaj widzę, że w mianowniku mi się uprości, dlatego że x0 się odejmie, więc to będzie po prostu f od x0 dodać h, odjąć f od x0 i to wszystko podzielić przez h. No ja tak tutaj wybrałem to znaczenie, że h jest po prostu równe delta x. No, ale to jest nachylenie siecznej. Na sieczna to nie jest to samo co styczna. Może warto tutaj narysować w powiększeniu. Kawałek tego wykresu. Powiedzmy, że ta nasza krzywa rzeczywiście jest taka krzywa. No i ten punkt x0 znajduje się gdzieś tutaj. No I ona ma współrzędne x0, f od x0. No i mam tutaj gdzieś ten punkt, który ma współrzędne x0 plus h, a druga współrzędna to jest f od x0 plus h. No i teraz ta sieczna ewidentnie. Nie jest tym samym co styczna, no bo styczna, no to będzie wyglądała jakoś tak, w tym, tutaj w tym punkcie, akurat tak, jak to narysowałem. No ale teraz możemy próbować to poprawiać. Możemy na przykład ten punkt x0 plus h, f od x0 plus h, przybliżać tutaj, czyli zmniejszać ten przyrost. Czyli ten punkt przybliżać tutaj na wykresie tej funkcji. Powiedzmy, że on się znajdzie gdzieś tutaj. No to jak narysujemy sieczną teraz. Przez takie dwa punkty, no to ona już będzie troszkę bliższa tej stycznej. Jak zbliżymy się jeszcze bardziej, no to ta sieczna będzie jeszcze bliższa stycznej. Jak z tym punktem podejdziemy bardzo blisko, no to w pewnym momencie ta sieczna będzie się zbliżać do stycznej w tym punkcie. No i tutaj z pomocą przychodzi nam pojęcie granicy, które znamy. No i możemy spróbować obliczyć taką granicę. Obliczyć granicę. Przy h dążącym do zera, tego stosunku, który tutaj napisałem, więc ja go teraz przepiszę jeszcze raz. f od x0 plus h odjąć f od x0, wszystko podzielone przez h. No i teraz interpretacja tego jest taka, że to jest taki iloraz różnicowy, to się nazywa iloraz różnicowy, który opisuje nachylenie współczynnik kierunkowy. Siecznej do wykresu, takiej siecznej, która przechodzi przez punkt x0 i x0 plus h. No i teraz przechodzimy do granicy z tym przyrostem, czyli ten punkt, ten drugi punkt, który mamy do pary, do znalezienia tej siecznej, zbliżamy infinitezymalnie blisko do tego punktu x0. No i w granicy wierzymy, że ta sieczna dąży do stycznej. Po prostu te punkty stają się bardzo bliskie sobie, nieskończenie bliskie sobie. No, i w granicy nachylenie tej siecznej będzie dążyć do nachylenia stycznej w tym punkcie. Zwłaszcza, że ten przyrost h może być również ujemny, co oznacza, że ten punkt x0 plus h przejdzie nam na lewą stronę tutaj. No, i liczymy taką granicę obustronną, jak te sieczne dążą do stycznej w tym punkcie. No, i taką granicę nazywamy pochodną funkcji, oznaczamy f' w punkcie x0. No, i teraz to jest. Współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu w punkcie x0. No i mówiliśmy o tym, że to nachylenie stycznej może być różne w różnych punktach. Więc f' to znowu jest funkcja tego punktu, w którym obliczamy tę granicę. Więc ja mogę tutaj jeszcze raz to napisać, żeby to było jasne, że możemy zdefiniować nową funkcję, którą oznaczamy f' od x i jej wartości to są wartości tych. Współczynników kierunkowych w każdym punkcie oddzielnie, dla każdego x, możemy obliczyć granicę tego ilorazu różnicowego f od x plus h, odjąć f od x, podzielone przez h. Tutaj zamiast x0 napisałem wszędzie x, żeby podkreślić, że to jest nowa funkcja zależna od x. -a. I to się nazywa pochodna. Pochodna funkcji. I pochodna funkcji jest nową funkcją dlatego że to nachylenie może być różne w każdym punkcie. W naszym przykładzie, który mieliśmy na samym początku, to nachylenie dla prostej było stałe. Dlatego wartość pochodnej funkcji liniowej to będzie w każdym punkcie wartość tego współczynnika a, czyli pochodna funkcji liniowej będzie stała. No bo dla funkcji liniowej to nachylenie jest stałe, więc po prostu wartość pochodnej w każdym punkcie będzie równa a. No a dla innych funkcji już tak nie musi być. No i w następnym filmie Obliczymy sobie jaka jest pochodna funkcji x kwadrat po to żeby zobaczyć jak ta abstrakcyjna być może definicja i nie do końca dla was intuicyjnie zrozumiała działa na konkretnym przykładzie. Teraz może jeszcze warto zwrócić uwagę że czasami w książkach inaczej się oznacza ten iloraz. Na przykład pisze się, że pochodna to jest granica przy delta x dążącym do zera z f od x plus Delta x odjąć f od x podzielone przez delta x. To jest po prostu tylko inne oznaczenie tego przyrostu. Ja go tutaj nazwałem h. Mógłbym równie dobrze nazwać delta x. Nawet w moim wyprowadzeniu tutaj w pewnym momencie to się pojawiło, że delta x to jest to samo co h. Więc to nie ma żadnego znaczenia, jaką literką czy symbolem się to oznacza. W każdym razie idea tego wzoru jest taka, że bierzemy wartości funkcji w punktach, które się różnią, o jak o bardzo niewiele o jakiś niewielki przyrost liczymy tę różnicę i dzielimy przez ten przyrost i granica takiego ilorazu różnicowego to jest wartość pochodnej funkcji w danym punkcie no a w następnym filmie zastosujemy sobie tę definicję do konkretnego przykładu i tak jak już mówiłem obliczymy sobie pochodną funkcji x kwadrat